Dzień dobry, Wojciech Mazowiecki. Naszym gościem jest Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Witam pana. Dzień dobry państwu. Jeszcze minister. No do 10:30. Nie, dzisiaj pan odchodzi? Nie, dzisiaj odchodzę, tak jak wszyscy. A nowy minister, Rafał Trzaskowski, będzie zaprzysiężony 3, ponieważ to wychodzenie z bycia posłem w Parlamencie Europejskim. Bez królewie. No nie, będzie Stanisław Huskowski, który będzie pełnił obowiązki szefa. Konstytucyjną odpowiedzialność sprawuje pan premier. Takie są procedury. Od tygodnia to wiemy, ale właściwie nie rozumiem, czemu pan odchodzi. To pana decyzja czy premiera? Myślę, że to jest wspólna decyzja, dlatego że ja od iluś miesięcy zastanawiałem się nad tym, czy tego doświadczenia nie wykorzystać na nowym polu, tym polu Parlamentu Europejskiego, szczególnie, że te ostatnie miesiące, oprócz tego wszystkiego, co się działo w kraju, dokończenie cyfryzacji telewizji, przygotowanie programu operacyjnego Polska Cyfrowa, czy te bieżące zarządzanie także sytuacjami kryzysowymi, które się przecież zdarzają. Prowadziliśmy wielką debatę na temat ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci na forum europejskim, jako jeden z niewielu krajów, który równocześnie o to walczył właśnie w Europie, a także prowadziłem takie warsztaty i dyskusje na ten temat w kraju ze wszystkimi partnerami społecznymi. Ale nie rozumiem, dlaczego pan odchodzi, bo z panem nie było problemu. To pan rozwiązywał problemy w tym rządzie, jak one się pojawiały. No tak, ale myślę, że są też inne osoby, które problemy będą rozwiązywały, te, które się będą pojawiały. Natomiast ja stawiam przed sobą nowe zadania, chociaż oczywiście jest taki moment takiego smutku, kiedy człowiek sobie myśli, no dobrze, właśnie od 1 stycznia ma być niby drobna rzecz Wi-Fi na terenie całego ministerstwa i obok, bo część osób się na to skarżyła, że właściwie chciałaby mieć, dochodząc do ministerstwa, już możliwość kontaktu sieciowego. I to darmowe? I to darmowe oczywiście, że za chwilę będzie wchodził w życie przyjmowany przez rząd i później negocjowany z Komisją Europejską ten program operacyjny Polska Cyfrowa, który jest taką sumą naszych działań, bo dotyczy i dostępu do internetu, i rozwoju usług administracyjnych, i rozwoju treści, dostępu do informacji publicznej. Marzec, kwiecień, Centralne Repozytorium Informacji Publicznej wystartuje. I też trzecia oś to rozwój kompetencji cyfrowych, bo to jest bardzo ważne, z takim pomysłem na wielką sieć w całej Polsce centrów aktywizacji cyfrowej, które nazywamy CACKami. Chcemy, żeby były dobrze wyposażone i miały dobrych liderów i żeby to podejście do cyfryzacji, które my proponujemy, takie szerokie, dostrzegające nie tylko to, że się używa sprzętu i kupuje jakiś sprzęt, ale że to zmienia nasze życie społeczne, publiczne, prywatne. Zmienia model demokracji, bo trzeba inaczej dyskutować, rozmawiać z obywatelami, słuchać obywateli właśnie dzięki tym nowym technologiom. Może trzeba było rozmawiać i opowiadać o tym wcześniej, bo niektórzy ministrowie, niektórzy nie wiedzą, ile pan zrobił i że się dzieje tyle w cyfryzacji w Polsce. Kwestionuję nawet sensowność tego ministerstwa, wicepremier Piechociński. No tak, ale ja mówiłem to wielokrotnie, z całym szacunkiem. Trzeba rozumieć, że cyfryzacja to nie tylko segment gospodarki, e-gospodarka, to nie tylko zakup sprzętu. To wszędzie jest przecież. Tylko to jest całe nasze życie, tak? I młodzi ludzie, którzy się ze mną żegnali w tych ostatnich dniach, mówili, dziękujemy panu za to, że zrobił pan z tematu cyfryzacja temat rządowy i temat wszechstronny, że rozumie pan, jak bardzo to zmienia całe nasze życie, bo to jest wielka rewolucja porównywana właściwie do tego, co się stało po wynalezieniu druku przez Gutenberga. Więc myśmy tę organiczną pracę, żeby to rozumieć, żeby widzieć, żeby walczyć o prawa obywatelskie w sieci, właśnie ta ochrona prywatności, zaczęli i myślę, że ona będzie kontynuowana. A też co pan zostawia, myślę, że w Ministerstwie Cywilizacji Cyfrowej? Ja myślę, że zostawiamy zupełnie nowe podejście właśnie do cyfryzacji, że zostawiamy przekonanie, że dostęp do sieci do 2020 roku musi być już pełny i to do szybkiego internetu, że zostawiamy przekonanie, że jak się buduje usługi w administracji, to trzeba przede wszystkim myśleć o tym, kto to odbiera, o użytkowniku, czyli o przyjaznych aplikacjach. O nas. O nas samych. W ogóle misją tego resortu było to, żeby służyć obywatelom i te technologie są też tylko i wyłącznie po to. Te przegrane dawnych projektów cyfryzacyjnych, te, które kończą się aferami, wiązały się z tym, że wszyscy byli nastawieni nie na myślenie o obywatelu,
nie na całościowe spojrzenie, tylko na to, żeby kupić jakiś sprzęt i zaczynali handlować tym sprzętem. Ja sam podejmowałem dziesiątki decyzji w różnych projektach, mówiąc, a po co jest wcześniej zamówionych w tych latach wcześniejszych 5 serwerów, kiedy dla realizacji zadania potrzebne jest 1,5 pojemności tego serwera, albo co najmniej docelowo 2. Więc to nastawienie na użytkownika przeorało myślenie o usługach administracyjnych, ale mamy też całą kwestię związaną z otwieraniem zasobów. Państwo dysponuje wieloma informacjami i zasobami. Jeśli są ustalone prawa autorskie do tych zasobów albo państwo je posiada, to to musi być udostępniane, tak jak wszędzie na świecie zaczyna się to robić, za darmo obywatelom, dlatego że wtedy obywatel, mając dostęp do tej wiedzy, staje się źródłem wiedzy, staje się dobrym partnerem w budowaniu lepszego kraju. A jakie są pana największe porażki jako ministra cyfryzacji? Trudno oczywiście powiedzieć. Ja myślę, że słabością na pewno było to, że po tym posprzątaniu stajni Augiasza, po odzyskaniu pieniędzy unijnych, bo było zagrożenie, że stracimy przeszło 3 miliardy złotych, wolno z nowymi procedurami realizowaliśmy te projekty i na przykład niektóre z nich będą widoczne w roku 2014, czyli troszkę wolniej niż ja chciałem, żeby one wchodziły w życie, ale będą wchodziły w życie, to też, jak sądzę, jest ważne. EWUŚ był na pewno jakimś dobrym dokonaniem. Na pewno nie udało mi się przekonać wszystkich w rządzie. No nie, ale to była jedna maleńka. Przypomnijmy sobie, Obama miał wprowadzać nowy system związany z opieką zdrowotną. Miało to być internetowo i elektronicznie, a skończyło się na tym, że pan prezydent w telewizji zachęcał do wykręcania numeru telefonicznego, żeby ludzie się do tego zgłaszali. Jeśli tam to siadło, no to znaczy, że może się w różnych krajach. Może starodawne też się przydają. Nie, oczywiście, że tak. Ja myślę, że można było mocniej i wyraźniej mówić o tych sprawach, tylko podsumowując, powiedziałbym tak, my prowadzimy wiele takiej pracy organicznej. Wielomiesięczna praca z wojewodami, żeby po różnego rodzaju zdarzeniach ta pierwsza pomoc dla ludzi finansowa, kiedy potracili różne rzeczy, była wypłacana w ciągu pierwszych 24 godzin. Kogo to obchodzi tak naprawdę, żeby w mediach się cieszyć tego rodzaju rzeczami? Więc nie, to się tylko wytyka, sporo... jeżeli nie działa. Wtedy, kiedy działa, wszyscy się cieszą, tak jak ktoś napisał, cyfryzacja się udała, ale tak naprawdę mało kto pisał o tym, że 38 milionów Polaków ma dostęp do sygnału cyfrowego. Więc może komunikacja nie była naszą najlepszą stroną. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, podsłuchy i to prawo do prywatności, to nie jest jakaś porażka rządów w ogóle, bo te hasła Snowden, Prism, taki wszechogarniający nas podsłuch i inwigilowanie na każdym kroku. No tak, tylko myśmy zareagowali w Polsce na ten temat dotyczący i na wagę tematu. Nie uważa pan tego za porażkę? Zareagowaliśmy wcześniej, zanim się sprawa Snowdena odkryła. To jest w jakimś sensie porażka na świecie. Tak? No właśnie. I myślę, że z tej... Ja jestem taką osobą, która nawet wtedy, kiedy były akta, za które przecież dzisiaj to jasno można mówić, nie odpowiadałem. Nie ja przyniosłem ten projekt, nie ja go forsowałem. Ale starałem się pomóc nam wszystkim rządowi, żeby wybrnąć i żeby wyciągnąć odpowiednią lekcję. Tą lekcją było ten cały wielki nurt pracy z partnerami sieciowymi, który trwa do dzisiaj i myślę, że będzie kontynuowany. I tak samo z tej snowdenowskiej lekcji trzeba wyciągnąć odpowiednie doświadczenie, czyli trzeba sobie uświadomić, że w dzisiejszym świecie my jesteśmy tak głęboko w sieci, zostawiając ślady naszego cyfrowego ja, naszej osobowości, że reguły dotyczące tego, że musimy chronić prywatność, muszą być obowiązujące także w prawie i także te instytucje, które zajmują się szpiegowaniem, ale równocześnie przecież ochroną naszego bezpieczeństwa. To gdzie pan odchodzi teraz? No teraz odchodzę do takiej pracy domowej, powiedziałbym, bo myślę, że przygotowując się do Parlamentu Europejskiego, trzeba zrobić pracę domową. Zastanawiam się już, jakie tematy będą najważniejsze, jaki będzie ten parlament. No ale oczywiście najpierw muszę przekonać kolegów w Platformie, żebym był wystawiony, a później muszę zdobyć... To jeszcze pan nie przekonał? Ja myślę, że swoim działaniem, mam taką nadzieję, przekonałem. Ale mówię o takiej formalnej stronie, no bo to gdzieś w styczniu, lutym te decyzje będą podejmowane. Myślę, że jest bardzo ważne, żeby kampania do parlamentu pokazywała nam wszystkim, jak to będzie ważny parlament, bo on może być kluczowy dla przyszłości Europy przy takich tendencjach dezintegracyjnych, podważających sens Unii. Więc robię wszystko, żeby
To się udało. Powodzenia. Polska i Europa razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem dobrego był dnia. Minister administracji i cyfryzacji, już były Michał Boni dzisiaj. Dziękuję.